Dzisiaj na moim kanale rzecz niesłychana, coś nowego, LEGO! Tego jeszcze nie było. Tak naprawdę to jest chyba moja pierwsza rzecz z LEGO, jaką sobie w życiu kupiłam. Pamiętam, że jak ja byłam dzieckiem, to LEGO było mega, mega drogie i tak naprawdę mało kto mógł sobie pozwolić, żeby mieć cokolwiek z LEGO. A ja, słuchajcie, Grażynka Biznesu wczoraj w Tesco dorwałam na wyprzedaży taki oto zestaw, nazywa się Brickheads, z właśnie figurką Wonder Woman. Ja już o tych figurkach słyszałam jakiś czas temu, w sensie widziałam je, ale zawsze jakoś mnie cena troszkę, tak wiecie, porażała, bo one chyba kosztują tak normalnie po 55 zł albo 45 zł, zależy też chyba, czy są, wiecie, z nowego wydania, czy ze starszego. A tą figurkę udało mi się, jak prawdziwa Grażyna, dorwać na wyprzedaży w Tesco za 30 zł, dlatego, że mi się skusiła. Po rozpakowaniu i po złożeniu tej figurki porównamy sobie właśnie tą LEGO figurkę z tymi figurkami Pop, które, jak wiecie, są mega, mega popularne. Tutaj mam nawet jednego, widzicie, w boksie, go nie mam zamiaru w ogóle otwierać. Właśnie nie wiem, czemu tamte otwierałam, bo teraz tak naprawdę wolę je trzymać w tych pudełkach, wtedy są, wiecie, tak oryginalnie zamknięte, pachną świeżością i w ogóle. Te figurki Pop, jak wiecie, już są mega, mega długo na rynku, ich jest naprawdę cała masa i one też średnio kosztują około 50 zł, więc właśnie porównywalnie jak to LEGO. Jestem właśnie ciekawa, jak będzie wielkościowo ta figurka wyglądała, czy będzie podobnej wielkości jak te popy, czy mniejsza. Tu, jak widzicie, mamy przykłady jeszcze innych superbohaterów. Powiem wam, że tego Flasha bym chciała mieć, ale no właśnie, czemu mam Wonder Woman, a nie na przykład tego Flasha? Tylko ona była na tej wyprzedaży. Po prostu najwidoczniej wyprzedawali to, co im nie zeszło. Dobra, co my tutaj mamy? Łomatko, ile części? Ja nie wiem, ile ja to będę składała, chyba miesiąc. Ja nie umiem takich rzeczy robić. W sensie ostatnio miałam właśnie ochotę sobie coś poskładać i tak naprawdę właśnie, no, LEGO jest chyba najlepsze do składania, co nie? Tylko że zobaczcie, ile tu jest części. Coś mi się wydaje, że mi to zajmie dużo, dużo czasu, ale spróbuję wam to pokazać, jak się będę męczyła. Zobaczmy jeszcze, co oni nam tutaj dali. Pewnie instrukcje, jak to złożyć. Tak mi się wydaje. Tak, jest krok po kroku instrukcja, jak to składać. Dzięki Bogu, bo z moimi po prostu zdolnościami do składania, gdyby tego nie było, to ja bym nigdy tego nie złożyła. Nie wiem teraz, czy ja mam sobie jakoś pogrupować te klocki. Chyba je sobie tak rozłożę na części, żeby mi było łatwiej tego szukać. Nie wiem, dajcie mi jakieś porady, jak, nie wiem, kiedyś się skuszę na kolejną taką figurkę, to dajcie mi porady, jak właśnie najlepiej jest składać LEGO. Czy są na to jakieś sposoby, wiecie, na po prostu poukładanie tego, żeby to wszystko, wiecie, szło jakoś w miarę sprawnie. Mniej więcej porozkładałam sobie te elementy, chociaż z tego małego woreczka tu są tak malutkie części, że stwierdziłam, że już tego nie rozkładam i zostawię tak jak są, bo zajmie mi to za dużo czasu i nie spodziewałam się, że jak na taką figurkę, która tutaj wygląda tak niepozornie, jest tyle elementów. Ja pierniczę, taka mała, a tyle układania to będzie. Wow, powiem wam, podoba mi się, fajna zabawa, dobre odstresowanie, nie? Powiem wam, że już mam problem, bo pokazane jest tutaj na tym obrazku, że mam dać takie żółte. I teraz nie wiem, czy to są takie, chodzi o te złote, czy o te żółte. I co ja mam teraz zrobić, wy mi powiedzcie. Pojrzałam dalej i tak, chodzi na pewno o te ciemne żółte, bo jak widzicie, tutaj kolory się różnią. Okej, Aga, patrz, jaka jesteś mądra, spojrzałaś, a nie, że od razu zaczęłam układać i bym później musiała wszystko rozbierać. Dobra, trochę za mocno to dotknęłam. Jezu, czaję tak delikatnie te klocuszki. Ale powiem wam, jakoś mi idzie. Idzie nawet sprawnie, nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Bo na chińskich jakichś klockach, co Gengara kiedyś składałam, to... Znaczy może dlatego, że były chińskie i było po prostu ciężko, to powiem wam, męczyłam się trochę bardziej, a było tych klocków dużo, dużo mniej niż tutaj. Co to jest teraz za maszyneria?
to jakby to taki, że szkielet niby wkładam, tak? Żeby miał, wiecie, niby kości w środku. Wow. Cóż za patent. Już się, słuchajcie, przestraszyłam, że nie ma jednej części, bo się patrzyłam naprawdę dłuższą chwilę, ale inny klocek po prostu ją przykrył i wiecie, nie było widać. Bo tego bardzo bym nie chciała, żeby czegoś zabrakło, ale pewnie mi się wydaje, że wtedy można pisać do Lego i reklamować, bo no wiecie, w końcu to Lego, nie? Myślę, to nie chińskie klocki. Znaczy, pewnie i tak są w Chinach robione, ale ale jednak powinni, wiecie, wtedy, nie wiem, dosłać tego klocka czy coś. Oho, pierwszy błąd, słuchajcie, pierwszy błąd popełniłam. I teraz weź tego małego klocka odczep. O Chryste Panie! Ja pamiętam za dzieciaka, przypomniało mi się, jak to zawsze był taki problem, jak właśnie źle się klocka włożyło i małego, i wtedy była po prostu tragedia. Nie dało rady tego wyciągnąć. Tak w ogóle, to chyba w środku, co zasłoniliśmy, to różowe, to był mózg tej postaci. Ona wcześniej miała szkielet, a tutaj teraz mózgownicę. I powiem wam, że jakbym miała na przykład takiego żółtego klocka, to bym mogła powiedzieć, zgodnie z prawdą, że ma siano w głowie. Teraz nadszedł ten moment, kiedy nasza figurka będzie w końcu coś widziała. Zakładamy jej oczy i w ogóle fajnie można te oczy przekręcić i można zrobić, żeby była taką trochę upośledzoną Wonder Woman. Można je przekręcić? Taką bym chciała, żeby Zeza miała, albo uciekające oko. Dobra, teraz tu jest jakaś w ogóle skomplikowana technologia i już się gubię, jak to złożyć, nie? Już powiem wam, już mi trochę głowa paruje i nie wiem, co się dzieje tutaj, już zgubiłam się teraz. Houston, mamy problem, o co chodzi? Jak to zrobić? Nie wiem. Nie wiem. Co tu chodzi? No chyba, to chyba tak nie powinno wyglądać, chyba coś źle zrobiłam, nie ma takich chyba długich włosów. Nie, coś jest nie tak. Halo, pomocy. A, dobra, wiem, po prostu za daleko żyłam. Okej, naprawiłam, zobaczcie, jak łatwo poszło. Tłumaczcie mi, po co ja włożyłam to niebieskie coś tutaj i teraz jej to zakrywam? Co to niby jest? Jej ucho? Kolczyk? Nie wiem, kawałek jakiegoś niebieskiego mózgu? Czemu myśmy to zasłonili? Tu po co ja to tam wkładam, żeby to zasłonić? Ja myślałam, że to jakiś ładny kolczyk będzie. A teraz tego i tak nie widać. To jest jakieś oszukaństwo. Z
zamotałam się tutaj z tą stroną głowy strasznie długo, chyba to 5 minut robiłam. Znaczy nie, no dobra, może nie 5 minut, ale z 3 minuty się z tym męczyłam i w ogóle nie wiedziałam, jak się za to zabrać, bo coś tam jednego klocka oczywiście zapomniałam włożyć i już miałam panikę, że coś jest nie tak i czemu nie umiem tego zrobić. Właśnie słabo, jak są wszystkie w tym samym kolorze, to ciężko jest się czasami połapać, bo ja myślę, że jest coś włożone, a jednak nie jest. I później taka lipa z tego wychodzi. W ogóle myślałam, że już coś źle złożyłam krzywo, bo jak widzicie, tutaj jest taka część wystająca, a tu jej nie ma. Ale to jest grzywka, moi drodzy, bo przecież ona taką też fryzurkę miała, nie? Więc tutaj figurka musi być idealnie odwzorowana. I spojrzałam właśnie jeszcze na pudełko i rzeczywiście tutaj ten element jest, więc dzięki Bogu, alleluja, bo bym chyba umarła. Ojej, a teraz ją odwracamy do góry nogami. Oj, zamknijcie oczy, nie patrzcie jej pod kiecę, nie wolno. Nie wolno jej patrzeć pod spód. Nie zaglądajcie! Ja wiem, że mieliście oczy otwarte i zaglądaliście. Aby. Ojej, ja znowu ją odwracamy. Nie patrzeć, zamknąć oczy! Ja też zamykam. Zamknąć oczy, żeby nic jej spod spódnicy nie wyskoczyło. Dobra, nasza Wonder Woman już może chodzić. Nie będzie niepełnosprawna. Ojej, ale te krzywo jej klocki złożyłam. No dobra, trudno, będziesz miała trochę krzywą nogę jakoś tak dziwnie. Peszek, leszek. Później jedynie ci to wyprostuję. Dobra, teraz czas na górną część kłaków. O Jezu, znowu te skomplikowane czarne elementy. Górna część głowy już praktycznie gotowa. I co teraz? A, tarcza i mieczyk jeszcze. I gdzie tą tarczę jej mam wsadzić? A, w rączkę normalnie. Wow. Ale fajna, zobaczcie. Ale czaderska. Nawet jaki tu ma szczegół. Super, fajnie to wygląda. I w prawą łapkę mieczyk. Bo przecież Wonder Woman musi być, nie? Z tarczą i z mieczem. Jakby była bez tego, to by nie była sobą. I na koniec jeszcze widzę, że jest podstawka. Tutaj widzę, że jest takie fajne pokazanie, z jakiej ona jest serii. Okej. To jeszcze. I gdzie jeszcze? Jakieś dwa czarne elementy. To chyba te. I na koniec jeszcze tutaj czarny element. Tak. Ją chyba tu już wrzucamy. Nie, jeszcze jej nie wrzucamy. Jeszcze musimy to zrobić tutaj. To tutaj. Uwaga, uwaga. Stawiamy ją, tak? Wow! Skończona. Nie wierzę. Udało mi się. Nie wiem, ile mi to zajęło, ale słuchajcie, na pewno z 20 minut, nie? Aż już musiałam przerywać nagrywanie, bo po prostu niektórymi elementami tak długo pracowałam, że no brakło aż mi już pamięci. Nie, o nie, czekajcie, bo ona mi teraz spada. Siedź tu. Piękna jesteś, niesamowite. Tu jeszcze, jak widzicie, zostało mi trochę elementów i mam nawet jeden zapasowy mieczyk. Więc będę mogła na przykład jej włożyć dwa mieczyki tutaj, nie? Będzie mogła być, wiecie, skrytobójcą. Jeżeli chodzi o porównanie z popami, to powiem wam, że wielkościowo ona jest no w miarę podobna. Owszem, popy są trochę większe, bo one mają te głowy takie wielkie, ale bałam się, że będzie, wiecie, w ogóle jakaś taka miniaturkowa ta figurka, a nie, jest dosyć spora. Serio widać, że to jest Wonder Woman, fajne ma te szczegóły. I jeżeli bym miała wybrać, które bardziej wolę, czy Lego Brickheads, czy te popy, to w tym momencie stwierdzam, że te Lego są o wiele fajniejsze, ze względu na to, że właśnie mamy tutaj ten element tego składania, tak? I to jest
jest takie fajne i takie podniecające, że możemy sobie tam figurkę sami złożyć. W popach niestety tego nie ma, mimo tego, że te figurki popowe, one moim zdaniem wyglądają lepiej, to na pewno, to trzeba przyznać, są bardziej szczegółowe niż te Lego, no ale to w końcu Lego, nie? To są klocki, a to są normalne figurki, ale myślę, że na tym jednym opakowaniu Lego się nie skończy, poszukam czegoś jeszcze, więc jeżeli będziecie widzieli jakieś promocje jeszcze z nimi, to dajcie mi koniecznie znać gdzieś na Facebooku albo na Instagramie i właśnie wbijajcie też na mojego Instagrama, bo tam na przykład wczoraj już mówiłam o tym, że będę coś takiego nagrywała, żeby widzieć coś wcześniej przed innymi, to wbijajcie, macie też oczywiście linka w opisie do tego mojego Instagrama i dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy chcecie więcej czegoś z Lego, bo spodobało mi się to składanie bardzo. No i wiadomo, łapeczki w górę i proszę o subiki, może kiedyś dobiję do tych 100 tysięcy łaskawie, bo już wstyd, że tyle lat i nie mam 100 tysięcy. Tą maskę to słuchajcie, przez przypadek znalazłam w McDonaldzie, właśnie jak kupiłam tą figurkę i idealnie pasowała do odcinka, wygląda w tym dziwnie. Dobra moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.